Siema, siema, jestem Drukski, a dzisiaj po mojej przerwie przedstawię wam 10 wpadek youtuberów. Jeśli podobają wam się takie filmy, to zostawcie suba z dzwoneczkiem i łapeczkę w górę, bo statystyki prezentują się bardzo źle. Wbijcie na mojego Instagrama, jeśli chcecie zobaczyć wpadki z odcinków bez cenzury, albo podesłać mi jakąś wpadkę. A tutaj są najnowsze subskrypcje oraz osoby, które podesłały mi wpadki do tego odcinka. No i lecimy z odcinkiem. Pierwsza wpadka pojawiła się w filmie Murcik z podtytułem Gotujemy ramen z nowciaksem. Kiedy członkowie ekipy kończyli testować ramen, w tle można było zauważyć prawdopodobnie Freeza, który pali papierosa. Oczywiście Freeze może to robić, bo jest dorosły, ale nigdy nie wspominał, że pali. A teraz zobaczcie tą wpadkę. Ja byłem przekonany, że ty zrobisz dużo większy research, a ty byłaś przekonana, że ja zrobię. Tak. I tak chodzimy razem tak, no i co? No i co tam? To teraz robimy, a ja tak chcę. Tak wiesz, patrzę na Murcik, ona patrzy na mnie, wie, chyba, czyli nikt z nas nie zrobi researchu. Ale dobrze, jak na taki, wiesz, spontaniczny ramen bez researchu. Zobacz na odcinku, że my robiliśmy totalnie randomowe rzeczy. Tak. W sensie wrzucaliśmy do bujonu jakieś, wiesz, otrę, my mieliśmy tego, trzy różne przepisy, z jednego robiliśmy coś tam, z drugiego robiliśmy coś tam. Kolejna wpadka w tym odcinku znalazła się w filmie Kamusia pod tytułem Podmieniłem jej psa prank. Wiolka w filmie była ubrana tylko w szlafrok i oprócz tego nie miała nic na sobie. Przez co w pewnym momencie można było zauważyć trochę za dużo. Jakiego psa? Ty dobrze wiesz? Nie, ona jest chora na lew. To nie jest pusie. No masz pusie. Ona nawet nie reaguje. Jak ma na imię, żeby zareagował? Wiolka może do lekarza. Pusie, chodź! Następna wpadka była w filmie Marcyś i daliśmy się poradzić prądem. W pewnym momencie filmu Wersów się pomyliła i powiedziała, że minuta ma 100 sekund. A teraz zobaczcie tą zabawną wpadkę. Jeżeli wytrzymasz więcej niż minutę, to daję ci 100. Dobra. Ale minutę? Dobra. Minutę? No, ale ja robię z nim, tak. Nie, jeżeli wytrzymasz, ale uwaga, nie wytrzymasz, jeżeli wytrzymasz minutę na prostych rękach. Kobieta, na prostych rękach. Minuta to jest mało, mało. Nie, to jest dużo. 2, 1, go. A wiesz jakiś czas? Tam gdzie mierzy. Okej, dobra. Nie ma szans. 30 sekund. Nie, ale bez poprawki. Ale wytrzymał, że zaraz się nie oszukuje. Nie ma szans. Nie, pójście, czy nie oszukuje. Ale wyjęda się, to chyba jest git. Nie ma szans. Nie, to jest łatwo. Nie, nie ma szans. Jest udowodnione, są ludzie, którzy obstawiają na wakacjach. Kobieta, tam się drążek odkręca. Dlatego się przegrywa. A to może. Najwyżej przegrał. No przecież mówić, że minutę to ja nawet wytrzymam minutę. Dobra, najwyżej potem poćwiczy. Nie no, minutę to ja bym nawet wytrzymał. Na tych mają obkręcone drążki, dlatego tam jest ciężko. Połowa czasu za to mam. Na połowa. Jeszcze 5 sekund, do 60 sekund. A, no tak, faktycznie. Mówiłem jej, to jest krótko, no. Nie, cicho, to jest udowodnione. Kolejna wpadka również pojawiła się na kanale Marcysi, ale tym razem w filmie Jak mam na imię. Marcysia podczas opowiadania historii lekko się przejęzyczyła i przekręciła słowo tenis. No i nie rozwijałam pasji, po prostu. Stwierdziłam, że mam za dużo zajęć i nie będę już szła w tą stronę. Później zapisałam się na tenis. Grałam w tenisa chyba, a nie, to wcześniej, no nieważne. Przez 5 lat grałam w tenisa, też odpuściłam po tych 5 latach, ponieważ stwierdziłam, że wszystkie moje koleżanki się spotykają ze sobą, robią coś fajnego po szkole, a ja chodzę na treningi, więc też z tego zrezygnowałam. Następna wpadka tym razem znalazła się w filmie Trąby, czy chodzimy przy sobie nago. W pewnym momencie filmu Mateusz trochę się zapomniał i przeklnął, a montażysta tego nie ocenzurował. Jak każdy wie, filmy ekipy oglądają małe dzieci i ich idole przez takie sytuacje nie dają dobrego przykładu. Zdarzy mi się często to zrobić. Ja bardzo lubię pupę. Pupa jest spoko. Ja jestem w sensie... pupka to jest coś takiego, co jest mega fajne. Pupka, to lubię na słowo wujka Łukasza. Pewnie jak to kurwa ogląda i słyszy, że powiedziałem pupka, to pewnie łapie się za głowę i mówi do Kasi: Boże, trąba. nie, serio. Serio? Wujaszek zawsze hejtował takie, no. Następna wpadka wystąpiła w filmie Teamu X pod tytułem Zniszczył mu pokój. W pewnym momencie Leksiu postanowił skoczyć i przetestować łóżko Czarka, jednak cała zabawa skończyła się na tym, że przez skok łóżko się połamało. A teraz zobaczcie tą zabawną wpadkę. O, wow! Fajnie! Mega! Lezik zrobić. No. Tak, kolor się wydajesz, niebieski kolor. Czyli co, wrażenia pozytywne? Nie wiem, czy ty siedzisz, stary, bo jego krzesła nie masz, więc nie wiem, ale... Ale łóżeczko to ma... Spoko, skręcimy! Naprawię, ja to naprawię! Dajcie mi młotek, dajcie mi narzędzia! Da się uratować! Wykręcę się! Ja i pastowcze!
Tym razem wpadka znalazła się na story Freeza. Kiedy był jeszcze ogromny hype na lodę ekipy, Freeze postanowił wrzucić na swojego Instagrama TikToka, na którym dzieci znalazły lody ekipy w sklepie. Karol jednak nie usłyszał, co rasistowskiego dzieci mówiły na końcu tego filmu, ale na szczęście po kilkunastu minutach Karol usunął rasistowskie story i przeprosił za nie. Stałem przez 2 godziny i uczyłem się kawałka, żeby po prostu lepiej w studiu nawinąć. Mordy! Lody ekipy mamy! Lody ekipy mamy! To jest takie rzadkie jak w Polsce. Jesteśmy bogaci. Jo, mamy lody ekipy. Dobra, straszny przypał. Wrzuciłem to Instastory przed chwilą, w którym tam dzieciaki się cieszyły, znalazły lody, ale nie usłyszałem, co one tam mówiłem. Usunąłem od razu jak... No mogę chyba powiedzieć, steward mi powiedział, co tam w ogóle było słychać. Ja nie wiedziałem, że to było w ogóle takie rasistowskie. Przepraszam w ogóle, że to się pojawiło u mnie na Instastory, ale przysięgam, nie słyszałem. Ja do tego podszedłem, no jakby słyszałem tam tylko, że oni się cieszą i mówią, jesteśmy bogaci, dla mnie to było śmieszne, ale nie słyszałem rasistowskiej części. Przepraszam, kurczę pieczone, że to było u mnie. Przypał. Teraz patrzę, że więcej osób mi napisało o tym. Ale nie wchodziłem na Instagrama w ogóle. Jeszcze raz, serio, mega przepraszam. Przypałowe strasznie to było. A chciałem po prostu wrzucić jakiś taki filmik, bo jakby bez tej części zabawny. Z tą częścią był strasznie zły, więc przepraszam naprawdę. Następna wpadka wystąpiła w filmie Kamusia pod tytułem Ostatni film na kanale. W pewnym momencie kamerzysta, schylając się, przez przypadek pokazał swoją twarz, a montażysta nie nałożył na nią cenzury. Teraz po całej tej aferze już każdy bardzo dobrze wie, kim jest Kamuś, więc wstawiam tą wpadkę jako ciekawostkę. Zostać, no kolegami zostaniemy, tak? Chodź Tobi, nie będziemy przeszkadzać Adrianowi. Chociaż to nie wszystko się liczy na YouTube'a. Uważam, że ten rekord nie jest... Przedostatnia wpadka w tym odcinku znalazła się w filmie Versof lub Ex vs. Sieciówka w Los Angeles. Weronika w sklepie mówiła, że w Stanach nie ma chipsów paprykowych, a właśnie takie chipsy znajdowały się na półce za nią. Oreos Peanut Butter. W Stanach ludzie mają chyba na półce masła orzechowego i syropu glonowego i właśnie z tym jest mnóstwo odmian. Han Tak nie ma w Stanach chipsów paprykowych. Nie ma, jeszcze nigdzie nie widziałam. Za to jest naprawdę mnóstwo chipsów serowych. White Cheddar. Tutaj znowu jesteś z serkiem. Kolejne rzeczy znowu z serkiem. Jakieś chili ranch. Oni bardzo lubią tutaj, o, tutaj kolejne z serkiem. Jest naprawdę mnóstwo odmian właśnie z serem zamiast paprykowych. Ja jestem zwolennikiem paprykowych chipsów. No i ostatnia wpadka na dzisiaj jest w dosyć starym filmie na kanale Freeza pod tytułem Dlaczego nie nagrywam ze swoją dziewczyną. Przez cały film można było zauważyć malinkę na szyi Karola, a wpadka jest ciekawa przez to, że Freeze nie próbował jej w żaden sposób ukryć. W miejscu listy YouTube'a w Polsce. Listy co, na czasie? Ty? Hitów muzycznych? Nie, no. Jest trochę fatalnie. Właśnie o to chodzi, że nie, w ogóle nie patrzyłem tymi kategoriami nigdy na to, gdzie widzę się za 5 lat. Stary, ja ci powiem. A tak będzie. Żona, dom, no dziecko, właśnie, nie słuchałem. Drzewo.